Cześć, z tej strony Kusz, witam was w kolejnym odcinku z kart Pokémon. Dzisiaj dostałem od sklepu Loot Quest tego oto boxa Dragon Majesty Elite Trainer Box. Zapraszam do oglądania. Na początek mała uwaga, dalej trwa promocja w Loot Questie, że jeśli kupicie cokolwiek w tym sklepie, to jest sklep z między innymi kartami Pokémon, możecie wpisać w komentarzu do zamówienia, że poprosicie o kartę Pokémon z moim podpisem. Taki mały drobny bonusik do każdego zamówienia, tylko trzeba o tym wspomnieć. A teraz sobie otworzymy tego Elite Trainer Boxa Dragon Majesty z Nagaladelem. 10 boosterów z tego co dobrze liczę, koszuleczki. Tak czy inaczej to jest właśnie największy obecnie booster box, jaki można kupić Dragon Majesty, bo Dragon Majesty to jest taki specjalny dodatek, który nie występuje w zwykłych booster boxach. Właśnie takie Elite Trainer Boxy trzeba kupować po 10 boosterków, jeśli chcecie mieć większą ilość. Właśnie tu mamy książeczkę z listą kart w tym dodatku, także koniecznie ją sobie obejrzymy, bo tutaj w książeczkach są zazwyczaj fajne rzeczy. Przede wszystkim możemy się dowiedzieć, których kart szukamy. Przechodzimy na koniec ostatniej strony, to jest lista najrzadszych kart. Reshiram GX, Kindra GX, Dragonite GX, Altaria GX, to są full arty. Jeszcze jakieś są full arty? Są na pewno. A no właśnie, Blaine's Last Stand i Zinnia. Tego Blaine'a już mam. Altaria, Salamence, White Curem, to są Rainbow King, 3 złote trenerki, Dragon Tail on Fire Flint, Switchraft i przede wszystkim jedna najrzadsza Ultra Necrozma GX Full Art w wariancie złotym. Także przechodzimy do otwierania samego pudła, a w pudle mamy taki tu wypełniaczek, stojaczek, a oprócz wypełniaczka, stojaczka mamy właśnie gwarantowaną kartę Naganadel GX. 210 punktów życia, Ultra Bestia, wygląda dosyć kozacko. Naganadel to jest jeden z nowych Pokémonów dodanych w Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, ewolucja Poipola, także to wędruje z całą pewnością do mojej kolekcji. Czy coś jeszcze fajnego tutaj mamy? O, no pewnie, że mamy coś fajnego. Dużo kart energii. Jak ktoś potrzebuje karty energii, no to to jest fajne ich źródło, jest tutaj sporo kart każdego typu. I mamy te piękne koszulki z Naganadelem, 60 sztuk. W sumie są całkiem spoko, takie fioletowe, no. Mi się podobają, w sumie nie narzekam na nie. Ale przede wszystkim, moi drodzy, przede wszystkim jeszcze 10 boosterów Dragon Majesty. To jest motyw główny tego filmu. 10 boosterków, 10 szans, ale mi ten mikrofon zasłania twarz tutaj w tym układzie, no trudno. Nie ma za bardzo na co patrzeć, aż taki piękny nie jestem. Także słuchajcie, Dragon Majesty, pierwszy booster otwieramy. Kody sobie zachowuję, w przeciwieństwie do starych filmów, gdzie je zawsze pokazywałem, ale teraz je zbieram. Może mi się kiedyś do czegoś przydadzą. I mamy tak, pierwszy booster, energia, Darmanitan, Switchraft. Jeśli zastanawiacie się, czemu czasem są cięcia w moich filmach, to dlatego, że gubi fokus moja kamera i wtedy ten moment, kiedy czekam na złapanie fokusu, wycinam, żebyście nie marnowali czasu na oglądanie łapania fokusu. Wishiwashi, Magikarp, Kangaskhan, to jest piękny obrazek, ale to już mówiłem chyba w poprzednim openingu właśnie też. Dragon Majesty, Litten, Milotic jest reversem, rzadka karta, High Dragon. Pamiętam zawsze, że jak ja byłem mały, albo jak ja grałem w karty Pokémon, też wszyscy mówili na to rerki, po prostu holo rerki. Ale też podobno gdzieniegdzie się mówi, że to są foil, holo foil, coś takiego. Funkcjonują po prostu dwie różne nazwy na tego typu kartę. Karta energii na dobry początek, Volcano Park. Dam może troszkę bliżej te karty kamery, to będzie łatwiej mi złapać fokus. Dradigon, Darumaka, Litten, Horsea, Magikarp, Swablu. Volcano Park to jest reverse i rzadka karta. Uuu, coś pięknego, moi drodzy, czy to jest dobry początek? Epicki początek tego filmu. White Curem GX w wariancie Rainbow Rare. Niech ktoś mi powie, że nie mam farta. No ja mam, kurczę, taki fart na tych openingach kart Pokémon. Ale wiecie czemu? Po prostu dlatego, że otwieram dużo kart Pokémon. No im więcej się otwiera, tym większy ma się fart do otwierania, jakby nie patrzeć. Nie będę jeszcze otwierał tych nowych koszuleczek, bo mam jeszcze dużo starych koszuleczek, na przykład Celestial Storm, niezużytych, także chowam to do mojej kolekcji. Moja kolekcja już jest naprawdę mocno odbudowana, ale przede wszystkim wiecie, ci, którzy oglądają regularnie te odcinki z kart Pokémon, że ja głównie zbieram tak kolekcjonersko karty po prostu trenerek, a takie różne inne karty, no to różnie, tak. Jak mi się jakaś trafi niesamowicie droga, no to może ją sprzedam i na przykład kupię sobie za to jakieś trenerki do kolekcji. Wiadomo, że po co mają karty leżeć i się kurzyć, chyba że się spodziewam, że ich wartość będzie wzrastać kiedyś tam. No to wtedy niech leżą jak najdłużej, tylko że w dobrych warunkach, dobrze, że tak powiem, zakonserwowane, i wtedy można, mogą leżeć, można czekać, aż ich wartość wzrośnie. Zazwyczaj, powiem wam z doświadczenia, rosną ceny kart takich jak Charizardy, takich jak Lili. Na przykład dostałem taką Lili od Sialaka, no niecały rok temu, wtedy była warta chyba 100 czy 200 zł, obecnie jeśli dostanie dziesiątkę od PSA, to jest warta 2000 zł. Tylko czekam, aż wróci z PSA, ale to już jest temat na inny raz. Rzadka karta, Gyarados, niestety tutaj Gyarados
w wariancie holograficznym. No nie można zawsze trafiać super rzadkich kart, także lecimy z kolejnym boosterkiem i tutaj na okładce Charizard. Jak to jest z tym PSA? Zebraliśmy się we trzech razem z chłopakami, skorzystaliśmy z serwisu pośredniczącego w wysyłaniu kart do PSA, czyli organizacji określającej stan, w jakim jest karta. No i były bardzo duże opóźnienia. I cały czas czekamy, aż te karty wrócą w końcu. Także mam nadzieję, że już będzie to bardzo niedługo i będę mógł pokazać wam te karty, bo naprawdę w międzyczasie, jak te karty były w Ameryce w PSA do oceniania, to ich wartość jeszcze bardziej wzrosła. Także myślę, że to będzie mega ciekawy odcinek, żeby wam to pokazać, jakie tam karty dostałem i jakie dostały oceny i tak dalej. Torchic, Wooper, Swablu, Salandit i będzie... Reversem jest karta energii, to ciekawa rzadka karta i kolejny GX, ale mamy dzisiaj szczęście. Salamence GX, ale śliczny. 250 punktów życia, smoczy Pokémon Flamejet GX. To jest jego umiejętność, takie karty mi się podobają. Jakaś koszuleczka, żeby tutaj był stan full mint, 10 na 10 nienaruszony, także tak jak je otworzę, wkładam od razu do koszulki i one leżą w dobrych warunkach, w klaserze, w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i tak dalej. Także jeśli trzymacie swoje karty Pokémon w takich warunkach, nie korzystacie z nich, nie gracie nimi, to są duże szanse, że również wasze karty Pokémon są w stanie 10 na 10. I oczywiście takie karty są coś warte. Często dostaję pytania od widzów: Kushi, znalazłem karty sprzed 20 lat z dzieciństwa, powiedz mi, czy one są warte. Zazwyczaj ludzie, jak mi wyślą zdjęcia na przykład tych kart, to wyglądają jak wyjęte psu z gardła. Także pamiętajcie, jeśli karty są zdarte, chociaż trochę, gdzieś tam ryski są i tak dalej, to raczej są nic nie warte albo niewiele warte. Niestety taka jest zależność w kartach Pokémon, że po prostu tylko te najbardziej zadbane mają wartość. Horsea, Jangmo, Magikarp, Corsola, Swablu, Lance jest naszym Prismrare. Prismrerki nie trafiają się zbyt często, ale ich wartość jest niska. Nie wiem, teraz wam wyświetlam, jaka jest wartość konkretnie tego Lance'a. Rzadka karta, trzymajcie kciuki. Zekrom, niestety Zekrom, ale również holograficzne. Czy ja trafiłem wszystkie karty co najmniej holograficzne do tej pory? Aha, bo tu jest gwarantowane. Nie ma to jak się zagadać i zapomnieć o najważniejszej kwestii. No właśnie, przecież w Dragon Majesty są gwarantowane holorerki, a ja tutaj, kurczę, patrzę na te kody i mówię, coś tu dzisiaj jest nie tak, same białe kody. No właśnie, przecież zawsze są białe kody, dlatego że jest gwarantowana co najmniej holorerka w Dragon Majesty, bo to jest, tak jak wspomniałem na początku tego filmu, właśnie taki, no nietypowy dodatek, taki bardziej, że tak powiem, prestiżowy, można powiedzieć. Dragonair, Fion, Krokono, Wishy Washy, Magikarp, Kangaskhan, Litten, Horsea, Torchic jest reversem, rzadka karta, Hydreigon również w wariancie holo. I zostały nam w tym momencie ile? 4. 4 boosterki. Trzymajcie kciuki, żeby trafiło się jeszcze coś dobrego. Także lecimy, lecimy. Charizard w tym momencie. Powiem wam, że niedługo już chyba wchodzi kolejny dodatek do karcianki Pokémon. Tak średnio jakoś, nie wiem, raz na 2-3 miesiące wychodzą. W ogóle niedługo będę jechał do Japonii. W Japonii zawsze wychodzą wcześniej. Także w Japonii jest już chyba ten kolejny dodatek. Nie wiem, czy nie będzie jeszcze kolejny wychodził niedługo. Może parę kupię i przywiozę na przykład na opening. Kiedyś robiłem też openingi japońskich kart właśnie dlatego, głównie ze względu na to, że one były wcześniej niż te angielskie. Można było sobie zobaczyć miesiąc, dwa wcześniej, co będzie u nas w następnym dodatku. Ale przestałem robić japońskie openingi, bo zauważyłem, że one miały mniej wyświetleń. Jakoś ludzie wolą oglądać te angielskie po prostu openingi. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak wy sądzicie, czy japońskie openingi kart Pokémon też są spoko. Uwaga, rzadka karta i znowu ten Gyarados nieszczęsny. Znowu ten nieszczęsny Gyarados, kurczę. Coś tu jest na rzeczy z tym Gyaradosem, po prostu jest dosyć mało kart, wiecie, jest mała różnorodność kart w tym dodatku i łatwo się trafiają powtórki, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, bo zazwyczaj jest około chyba 100 średnio, tutaj wydaje mi się, że jest troszkę mniej. Fireflint, Milotic, Shelgon, Darumaka, Horsea, Feebas, Wishy Washy, Vibrava. Znowu energia z reversem, fajne są te energiczne reversy. O kurczę, nie wierzę, patrzcie na to. Illuminati potwierdzeni. Jak to jest możliwe? Dwa White Kyuremy GX w jednym boksie, oba w wariancie Rainbow. Illuminati. Szczerze mówiąc, mega dziwna sytuacja, ale mega się cieszę, no bo Rainbow Full Arty to są rzadkie karty. Teraz wam znowu wyświetlam cenę tej karty. Wygląda na to, że troszkę sobie zarobiłem w tym momencie, ale przynajmniej jednego sobie zachowam do kolekcji, bo biały Kyurem, coś pięknego. Jest farcik dzisiaj, lecimy na ostrym farcie, słuchajcie. To mi się podoba, to jest kwestia po prostu trzymania przez was kciuków, jak oglądacie, tak mi się coś wydaje. Salazel, Zygarde, Drampa, Horsea, Corsola, Darumaka, Feebas. Za dużo przełożyłem. Hakamo teraz jest reversem
Zinia i Full Art. Przepraszam, nie Full Art, tylko Holo to jest. Kyurem! Kyurem, ale ładnie tutaj wygląda ten obraz. Bardzo epicki. Powiem wam, że jeszcze chciałbym trafić Zinię w wariancie Full Art. Także w sumie ta Zinia, czy tam Cinia, nie wiem jak to się wymawia, to jest chyba jedna karta tak naprawdę, którą potrzebuję do tej mojej kolekcji trenerek i trenerów, bo w sumie Blaine'a też dodałem do tej kolekcji. Chyba, że trafię ją teraz. Dobrze by było, mega bym się ucieszył. Ostatni booster dzisiaj, ostatni boosterek Energia. Fion, Dragonair, Combusken, Magikarp, Kangaskhan, Litten, Horsea, Darumaka, Dratini. Uwaga! Ostatnia rzadka karta dzisiaj. Niech to nie będzie zwykłe holo. Naprawdę. Proszę. Altaria. Taka szczęśliwa na tle tęczy. Ale to zwykłe holo. Mimo wszystko powiem wam, że i tak jestem mega zadowolony z dzisiejszych dropów. Zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście będą w przyszłości kolejne filmy z unboxingów kart Pokémon. Także śledźcie kanał na bieżąco. Trzymajcie się. Na razie, cześć.